To samo, co mówiłem tutaj, Bramkarzowi też chciałem pogratulować. I to, co wspomniał, <laughs> proszę bardzo, to, 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 co, to, co było wspomniane, czyli mecz w miarę wyrównany, bo żadna drużyna jakoś wyraźnie nie odskoczyła dzisiaj. No, przecież gratuluję chłopakom naszym, moim, Zagłębia za podjęcie rękawicy i pomimo nieprzychylnego wyniku doprowadzenie w końcówce do zwycięstwa. Natomiast, natomiast tutaj byliśmy pewni, że targną warunki. Jest to zespół nieobliczalny, który naprawdę pod wodzą trenera Stranda gra coraz lepiej i to nie jest tak, że jak wygrywamy w Szczecinie, to tu przyjeżdżamy na takim przesłowym lajcie. Tak nie jest. Tu przyjeżdżaliśmy naprawdę, jechaliśmy z podnymi Natomiast pewnie też tego, co potrafimy. Nie ukrywam, że po dobrym początku, tak jak tu Marcin Schadowski wcześniej wspomniał, nie mieliśmy przez 30 minut, może 20 parę pomysłu na grę. Graliśmy chaotycznie, graliśmy mało zespołowo. Nie mylimy tego z brakiem serca, bo serce dogrywamy i pokazujemy je w każdym meczu, natomiast zawsze się uda wygrać. No tu w pewnym momencie udało się przełamać, nie pamiętam, 400 któraś minuta. Trzymaliśmy wynik do końca, można było porotować składem. I pomimo kar, pomimo tych kar, które dostaliśmy, pewnie w pełni zasłużenie, pewnie na wideo, na spokojnie sobie zobaczymy. Wygraliśmy, udało nam się doprowadzić do końca. Cieszymy się z tych, tych punktów, no bo jak pokazuje liga, Gdzieś ta ilość tych punktów się zaciśnia, tak? i jest, no nie, nie, jest, nie jest łatwo. Trzeba, trzeba grać do przodu cały czas. Dobry sposób mieliście na lewo skarbku? Dużo rzucą, ale głównie skarbku. Skryty na dobrane? Czy to był jakiś specjalny. Znaczy, tak, szukaliśmy rozwiązań. Wiadomo, jest to zawodnik, teraz top. I, i... Natomiast na jego kolega tak już Ida, zagrał rewelacyjne warunki, i także tu jednego udało zawodnika się z Tarnowa. Zablokować, powstrzymać to, szczerze drugi pokazał klasę i bardzo dobrze się rozwija. Super. Cieszymy się takich zawodników, żeby, Lidza, żeby liga podnosiła swój poziom. Jeszcze na gorąco podsumowując, trenerskim okiem, w trzech zdaniach, ocena swojej drużyny: Walka, 100% serca na parkiecie, żeby nie było za słodko, nie za zaka, każdym razem mądrze ale zastanę przy walce, przy oddanym sercu, to jest najważniejsze. Od tego, na, na tym bazujemy i trzeba dalej grać.